nasz rozpód został przeniesiony. Nie wiem, wydaje mi się, że te dwa orki to może nawet za dużo, co? Może, wiesz co, tutaj jeszcze zostało trochę, może... Dzień dobry, witajcie kochani. Obiecałam wam, że nagram coś z gołębnika, ale jednak jak widzicie, nie mogę się wyrobić. Wspominałam wam, że będziemy robić próbne parowanie, że pokażę. No niestety nie było mnie, też byłam w rozjazdach, tak troszeczkę cały czas ogólnie od rana do wieczora, słuchajcie, pracuję, więc naprawdę mam bardzo, bardzo mało czasu. Wpadam też do gołębnika na chwilę, nie zawsze nawet mam telefon przy sobie, żeby coś nagrać. I teraz słuchajcie, tak. Jesteśmy po próbnym parowaniu. Gołębie 3 dni były w parach, tak naprawdę. W tej chwili jeszcze rozdzielone. Także za chwilę wam pokażę małe zmiany w gołębniku, także za chwileczkę zobaczycie. No w tej chwili samce, jak widać, na małym oblocie. Delikatnie. Znaczy wiecie, nasze gołębie nie były zamknięte, tak jak wiecie, latały całą zimę, ale teraz już tak delikatnie wchodzą na obloty. Co prawda za chwilę będzie parowanie, więc wtedy znowu ograniczymy te wypuszczania. Wtedy wiadomo, nie ma najmniejszego sensu, żeby je tu wypuszczać. One i tak są tak zajęte sobą, że to jest taki okres, kiedy najłatwiej właśnie tutaj gdzieś pogubić gołębie przy domu. Mam na myśli oczywiście jastrzębie, które tak naprawdę pojawiają się przy każdym wypuszczeniu. I moi drodzy, cóż, niebawem parowanie, tak jak już wspomniałam, ale dzisiaj pokażę wam kilka zmian w gołębniku. A pierwszą to już możecie sobie tutaj zerknąć, zobaczcie, pojawiły się takie nowe wloty. A za chwilę pokażę wam od środka, jak wyglądają. Kolejna rzecz, słuchajcie, bajzel jest tutaj na podwórku, aż wstyd nagrywać, ale jesteśmy cały czas w trakcie właśnie jakichś przeróbek, remontów i tak dalej, a tutaj już możecie sobie zerknąć, zaczyna się coś dziać, to znaczy, że za chwileczkę powstanie tutaj nowy gołębnik, gołębnik dla gołębi młodych, także też wam będę to pokazywać, jak to będzie przebiegało. Ale okej, wejdziemy sobie do gołębnika i zerkniemy. Ogólnie słuchajcie, tak jak widać, jeszcze bojlera zewnętrzna, która miała być przedłużona, tutaj planowaliśmy zrobić taką elkę dla samic, czyli pociągnąć ją tutaj jeszcze z boku. Na razie to nie jest wykonane. No i zobaczymy tak naprawdę, czy przypadkiem nie zakończy się tak, że zostanie ta bojlera, która jest, bo u nas te plany się non stop zmieniają. Patrzcie sobie na samitki. Czy to będzie dobrze widać, bo tutaj słońce zaczęło dzisiaj nam ładnie świecić. Przygotowane do parowania. Także jeszcze chwila. Czekamy, słuchajcie, ogólnie jest strasznie zimno w nocy. Minusowe temperatury, więc czekamy jeszcze trochę, żeby ta temperatura się zmieniła i będziemy je wpuszczać pary. Ale to zapowiada się, że to jeszcze kilka dni musimy poczekać. Okej, to wejdziemy sobie do środka. No okej, jesteśmy w gołębniku. Tu sobie zerkniemy jeszcze, słuchajcie, na boks rocznych samców. Tak jak widzicie, przygotowane do akcji parowanie. Tak jak ja wam wspominałam, próbne parowanie odbyło się bardzo sprawnie. Bardzo fajnie to wszystko poszło. Słuchajcie, oczywiście my tutaj zbytnio nie ingerujemy, ja wam o tym wcześniej mówiłam, jeśli chodzi o te parowanie lotników. No są oczywiście jakieś tam 3-4 wybitne lotniki, na których nam zależy, więc no delikatnie zasugerowaliśmy partnerki, ale reszta, słuchajcie, parowała się tak jak chciała. Fajnie to wyszło. Więc
Więc mówię, a w tej chwili już czekamy tylko na lepszą pogodę i będziemy gołębie parować. A co chciałam Wam pokazać z nowości, jeśli chodzi o gołębnik, to zerknijcie sobie na ten pojniczek tutaj. A pojnik oczywiście Wam znany, bo te nierdzewne pojniki u nas już wcześniej się pojawiły, ale w tej chwili taki nierdzewny pojnik został zamontowany, słuchajcie, na wysokości, tak jak widać, z dwóch stron półki. Także powiem Wam, że sprawdza się to fantastycznie. Tutaj Wam pokażę to korytko, słuchajcie, jest wyciągane, tutaj wysuwane z zewnątrz, z korytarza, także można wyciągnąć. Bardzo, bardzo funkcjonalna sprawa. No poza tym nierdzewka, więc dbamy tutaj o higienę. Wiecie, rozwój tych patogenów ograniczony do minimum. No nie ma nic lepszego. Także powiem Wam, że fantastyczna sprawa z tymi pojnikami. Mamy oczywiście też takie stojące. Po przylocie będziemy wstawiać te stojące na korytarz, tak żeby gołębie mogły się napić, żeby nie musiały tutaj podlatywać, zwłaszcza po tych cięższych lodach, ale tak na co dzień, słuchajcie, właśnie tutaj taki pojnik został zamontowany i powiem Wam, że petarda, naprawdę świetna sprawa. Okej, muszę się streszczać, bo tu się już gołębie dobijają, bo te stare samce siedzą jeszcze na dachu. A kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to wloty. Okej, ktoś zadzwonił akurat, słuchajcie. I to jest druga rzecz, jeśli chodzi o nowości w gołębniku. Tak jak Wam już wspomniałam, pojawiły się nowe wloty. I tak one wyglądają od środka. Moi drodzy, będzie mi teraz ciężko to podnieść tą jedną ręką, ale tak mniej więcej Wam pokażę. Można podnieść zupełnie obie części do góry. Tak jak widać w tej chwili. Można, słuchajcie, z przylotu zostawić tylko tą część, środek podnieść do góry. O, tak jak widzicie to w tej chwili. Także, no tak tutaj Krzysiek wykombinował to z naszym super sąsiadem, który, słuchajcie, jest nieoceniony, bardzo nam pomaga tutaj, jeśli chodzi o te prace w gołębniku. O, jest i Krzysztof. I identycznie. O, dobra, teraz będzie. Dobra. I identyczny wlot pojawił się właśnie u samic, tak jak widać. O. Dobra, za chwilę pokażę Wam jeszcze coś, ale to już w innym miejscu. A to będzie mała niespodzianka. Za chwilę się widzimy. No i witajcie ponownie. Kochani, zgodnie z obietnicą, mała niespodzianka. Jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę nigdy dla Was jeszcze nic nie nagrywałam, ale wspominałam Wam już wcześniej, że słuchajcie, nasz rozpód został przeniesiony. Nie mamy u nas na posesji w tej chwili rozpodu. No zresztą w zeszłym roku to już tak naprawdę zaadoptowaliśmy zupełnie ten mały rozpodowy gołębniczek, taki, który po lewej stronie stoi, zaadoptowaliśmy dla gołębi młodych. Co prawda teraz tam wrzuciliśmy akurat parę gołębi z rozpodu też, ale to tylko tak chwilowo. Za chwilę w ogóle będzie znowu rewolucja, będzie przebudowa, więc wszystko się kompletnie pozmienia, ale no wracając, jesteśmy właśnie tutaj w gołębniku, w którym mamy nasz rozpód. Tutaj akurat widzicie wszystkie gołębie późne, ostatni rzut tak naprawdę. I moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że tutaj wszystkie gołębie z jednej rodziny, wszystko, słuchajcie, tak naprawdę z naszych szalich, z naszej starej pary szali, znanej Wam dokładnie. Tutaj we wszystkich tych gołębiach mamy krew tych gołębi, tej pary właśnie rozpłodowej naszej starej. Dlatego też sporo właśnie tutaj też gołębi takich typowo w kolorze szali. Tutaj akurat samiczka piękna. Nie odwróci nam się teraz, ale właśnie szali piękna. Tutaj samiec też szali. Bardzo ładny. Ale słuchajcie, ja nie jestem tutaj akurat dzisiaj, żeby opowiadać Wam o rozpłodzie. To tak przy okazji mówię, zerkniemy sobie, skoro już tu jestem. A przyjechałam tutaj, słuchajcie, ze względu na to, żeby pokazać Wam ściółkę.
ściółkę, która niedawno pojawiła się w naszym sklepie. No, w Gołębniku, jak widać, też, ale sporo właśnie tej ściółki sprzedajemy u nas i w związku z tym sporo zapytań, ile ściółki, na jaką powierzchnię, więc stwierdziłam, że akurat mamy jeden boks pusty. Za chwileczkę będziemy tam wysypywać tą ściółkę, więc pokażę Wam, na jaką powierzchnię, jaka ilość ściółki, tak żeby no było tak optymalnie. Tej ściółki też nie może być za dużo, bo to musi pracować fajnie, tak? To się musi przecierać wszystko, ale za chwileczkę to Wam wszystko pokażę, moi drodzy. Ale tutaj możecie sobie tak jeszcze chwilę popatrzeć. Nie mam, słuchajcie, statywu, więc pokazałabym Wam może kilka gołębi, ale nie mam nawet gdzie telefonu, słuchajcie, tutaj położyć. Oczywiście możecie sobie zerknąć, że słuchajcie, ten sam system, który u nas w gołębniku lotowym się pojawił teraz, jeśli chodzi o pojniki. Także tak, zamykamy, lecimy sobie dalej. A tutaj też możemy sobie zerknąć. Tak na szybciutko. Spokój się zrobił, cisza. Okej. Okay. Czyli lecimy dalej. Tutaj, słuchajcie, boks pusty. I właśnie tutaj za chwileczkę wysypiemy świeżą ściółkę. I moi drodzy, jeśli chodzi o powierzchnię, to tutaj mamy jakieś 1,5 metra na 2,5. I tutaj takie dwa worki tej ściółki wejdą. W takich właśnie workach sprzedajemy ją. To są worki, o ile dobrze pamiętam, 80-litrowe. I tutaj wejdą nam jakieś dwa worki. Za chwileczkę to zobaczycie. Krzysiek jest tutaj ze mną, za chwileczkę to wysypię. Tutaj obok, tutaj też weszły właśnie dwa worki, chociaż ten boks jest troszkę większy. W pierwszym boksie 1,5 worka. No tutaj zobaczymy. Dwa, może nawet nie całe, bo będzie być może troszkę za dużo. Nie może być za dużo tej ściółki, moi drodzy. 3 do 5 cm max, bo mówię, to musi pracować, przecierać się tak, żeby cały ten pył kał, żeby to wszystko się przecierało, żeby spadało w dół. Ale dobra. Za chwilę to rozsypiemy i pokażę Wam, jaka będzie tutaj grubość. Nie wiem, wydaje mi się, że te dwa orki to może nawet za dużo, co? No dobrze. Może, wiesz co, tutaj jeszcze zostało trochę, może tą resztę wysyp, a ten wystaw, bo tutaj tak patrzę już wizualnie, że będzie chyba za grubo, a za dużo to jeszcze nie może być. No. No tak, czyli na tą powierzchnię 2,5 na 1,5, 1,5 worka to jest idealnie. Czyli tutaj będzie gdzieś jakieś maksymalnie do 5 cm. To trzeba jeszcze równiutko rozgrabić, ale właśnie to będzie taka optymalna ilość. Okej. Okay.